Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Shakes & Fidgetem. Jesteśmy na dzielnym druidzie, 163 level, lecimy jak dzikie bąki. I od razu zaczynamy od walki pupili. Dlaczego? Dlatego, żeby nam timer leciał. 6,58, 6,58, 6,58, no to jazda. Mamut 4 i Ponikonik 48 kontra na Szcząb 59. Raczej nie należy tu się spodziewać jakichś niespodzianek, sensacji. Jakichś trudnych rzeczy, które nam tutaj miałyby pokrzyżować plany. Raczej tutaj Cząpik to wykeruje. No, wygląda wszystko pozytywnie. Ale czy? Nie. Nie. O Boże. Ja już widziałem następnego krytyka. Ja już widziałem następnego krytyka w Cząpie. Boże. Czy to można zawału dostać w tej grze? Jak pech, to pech. Wtorkowa noc, kamolak. Moi drodzy, czy my tego kamolaka zaraz będziemy łapać? Zobaczymy. Na razie się zastanówmy, co będziemy robić. O, portal gildii ginie. Tu wymianki jakieś były, jak zapowiadałem. Wymianki troszkę słabszych graczy na troszkę lepszych graczy, którzy są wspierającymi. Wrzuć przedmiot do magicznego kociołka 3 razy. No jasne. A co ona chce? Buty. Aha, dzisiaj chcesz buty, jak ja wczoraj wyrzuciłem wszystkie buty. Nie, no jasne. Jasne, jak ja wyrzuciłem wszystkie buty i już nie mam butów, bo się nie mieściłem, nie, z tymi butami, to ona dzisiaj wymyśliła buty. W dzień po tym, jak ja ich się pozbyłem, bo nie miałem gdzie ich trzymać, bo tu runy mnie trafiły się i musiałem to założyć. No dobra, ale mamy 10 klepsydr, moi drodzy, więc możemy sobie za te 10 klepsydr pozwolić na małe szaleństwo. Miałem 4 czy 5 par butów, które trzymałem i oczywiście ona chce buty wtedy, kiedy ja musiałem je wyrzucić, nie? Cóż można więcej powiedzieć? No nic. Nic więcej nie można powiedzieć, nie? No dobra, to nie jest spoko. Każda czwórka, o ile to nie jest drewno i kamień, jest akceptowalna. Nie chcę tego drewna, powiem wam, mam w dupie to drewno. No i dobrze, niech będzie jak pech to pech, ale mi to drewno do niczego nie jest potrzebne. O, klepsydry, klepsydry, klepsydry. Macie jak ten sęp widzi klepsydry, klepsydry. Dobra, przynajmniej się trochę zwróciło klepsydr za to granie, więc jest dobrze. Kryształ. Zaczyna tutaj druid coś nawet wygrywać raz dziennie, więc jestem nawet szczęśliwy. O, no chyba kryształ, bo... To jest chyba najlepsza wartość tego, co mam. Tego, co potrzebuję. No, zaryzykujmy klepsydry. Brawo! Szukam klepsydry, dostaję drewno. Brawo! Klepsydry czy dusze? Klepsydry, moi drodzy. Wiem, że może powinienem wziąć duszę, ale tych klepsydr nie mam. W sumie widzicie, bez znaczenia, co bym wziął, bo i tak byśmy nie wygrali. Więc bez znaczenia tutaj kryształy. Okej, no to nie są jakieś tam super wartości to, co wygrywam, no ale lepiej wygrać sobie 200 kryształu niż jak pech to pech. No, zawsze to jest coś, nie? Zawsze te 200 po evencie kryształy lecą. No tam w evencie też przyhaczyłem raz parę tysięcy, także wiesz, nie jest do końca tak, jakby nie było. No ten wrzuć do kociołka 3 razy to jest troll z tymi butami, nie? To jest troll. Dobra, chodźmy zobaczyć tutaj do wiedźmy. Co my do wiedźmy wrzucamy? Tą czapkę chyba, tak? Tak, na pewno tą czapkę wrzucamy do wiedźmy. Na pewno tą czapkę wrzucamy do wiedźmy. Na pewno ją wrzucamy do kibla. Na pewno ją wrzucamy tutaj. To odkładamy, to odkładamy, to odkładamy. Zakręćmy kołem, zobaczmy, co się wydarzy. Są 3 grzybki, nie jest źle. Jakiś głupi pasek. Może buty tu nam da jakieś badziewne, chociaż żeby wrzucić je do kociołka, co? No wziął się, uparł na ten kamień i drewno. Ani owoca, ani nic. No co za typ. Boże, jak ja tej gry nienawidzę. Po prostu czasem to lepiej tego koła w ogóle nie kręcić, bo się człowiek przynajmniej nie nastawia i nie denerwuje, nie? Po prostu czasem lepiej nie kręcić. Po co to kręcić i się denerwować, nie? Dobra, zobaczmy. Mamy tutaj buty, które możemy kupić, żeby sobie zrobić zadanie. Mamy tutaj runę za 10 grzybów. I tyle, więc tej runy nie kupimy. Czy te buty za 70 000 kupimy? Możliwe, jeżeli wyskoczą nam buty jedne jakieś tam z kunsi, zabraknie nam tam jednym tych butów, nie? To sobie je kupimy, ale na razie nie. Dobra, na pewno potkę na Intę chcemy kupić, to jest pewne. To jest pewne, że chcemy tą potkę na Intę kupić. Odporność na błyskawice to jest raczej do kibla, to jest do założenia, Co tutaj mamy w runie? Premia do punktów doświadczenia. Fajnie by to było, ale niestety nie fajne, bo kosztuje grzyby. To też kosztuje grzyby, więc nie fajnie, Tej potki kupować nie będę, bo szkoda mi na nią pieniążków. Czyli generalnie ja tutaj mam przedłożone itemy. A, bo tu generalnie my chcemy to kupić. Moi drodzy, my chcemy to kupić, bo hashtag believe, że trafimy wieszak, nie? Hashtag believe, że trafimy wieszak. Hashtag believe, że trafimy wieszak. Hashtag believe, że trafimy wieszak, moi drodzy. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę, że trafimy wieszak. Hashtag believe. Hashtag believe. Broń plus 104 na siłę. No świetnie. Tylko szkoda, że na siłę, co? Tylko szkoda, że na siłę ta broń. Naprawdę szkoda, bo byłaby naprawdę fajna ta broń, gdyby nie to, że jest na siłę, co? Dobra, powiedzcie mi, co ja mogę gdzieś schować tutaj? Generalnie pierścionek i generalnie nic więcej, tak? Aha. To żem se nachował. Pierścionek i nic więcej, dobra. Czyli rozmontujemy sobie po prostu to, tak? W zbrojowni sobie coś kupimy. No chciałbym ten wieszak dostać, bo ten wieszak jak na rozmontowanie to po kiblu na Kusie albo Barbara. No można tak zrobić, że kupić to po prostu, dostać wieszak, siła wytrzymałość, obrażenia od zimna. Kibel już mieliśmy wrzucony, więc zrobić tak i rzucić to na Kusie. I niech ona sobie tam trzyma, nie? Kusia. Co dalej? Możemy to też w sumie przepuścić przez kibel i rzucić to na maga, tak? Kowal to kiedyś tam przyjmie. To jest dobry pomysł, żeby tak to zrobić. Wytrzymałość, no dobra, szukamy. Ajajaj. Obrażenia od ognia na zręczność. No fajna broń, fajna. Czy będzie wieszak? Ajajaj, ani butów, ani wieszaka, dobra, proszę, broń dla wojownika, dziękuję, przynajmniej tyle, że broń dla Barbara i czapka dla kogo? Dla maga, może być, dobra, coś jeszcze tu mam do sprawdzenia, no jeszcze tą klatę mogę sprawdzić ewentualnie i tego paska już nie sprawdzę, bo tu już jest wszystko na grzyby, więc kolejny dzień bez wieszaka i to jest trochę smutne, że kolejny dzień bez wieszaka. Wrzućmy to też do kibla, bo to też pójdzie na rozmontowanie. To też pójdzie na rozmontowanie. Ta czapka to jest do sprzedaży 76 000. W porządku. Jeju, co my tu mamy w ogóle do roboty, do pokazania? No w sumie nawet dużo nie mamy. Jakąś obronę pupila, więc też jest spoko, bo dużo nie mamy. Jakoś do pokazywania. Zębik 51 walczy z dynką 52. O, więc jest to o tyle spoko. No obawiam się tylko, że szybko może nie być znowu eventu na 15 rozmontowań. Ja to przegrałem. Jakim prawem ja to przegrałem? Ja myślałem, że to wygrałem, taki wyluzowany, a to faktycznie czerwone. Przydałby się szybko też event na te 15 rozmontowań. No to proste, bo to krok z 46 taką... O, widzieliście to? O, to już wiem, czego to ja jeszcze nagrałem, bo to ja się bałem tej walki, a gościa mi tam wyskoczył po dzyńce 32 z niedosytem 19. Gość robi takie szybkie przejście, nie? Z dynki w niedosyta. Z dynki w niedosyta. Takie tajne przejście z dynki w niedosyta. To takie, powiem wam, ambitne to. Ambitne to z dynki w niedosyta. Ambitne. Dobra. Zimowe dni. Czy ja tu coś nie miałem do zabicia, żeby przypadkiem... Środowa noc to jutro. A dzisiaj miałem do zabicia tego... Kamolaka chciałem zabić, ale to jeszcze wykarmimy ponikonika. Najpierw zanim ruszymy na kamolaka. Dobra, zobaczmy tutaj nasze runy. 490. Poprawiamy tutaj na 490 i dokładnie za 4 godziny 10 minut będę mógł mieć 500. Oczywiście nie będę czekał bo przecież idę spać, nie będę tu siedział do 4 czy do 5 rano, żeby to sobie wbić, wbiję to sobie o 8 czy o 9, nie umrę bez tego. Możemy tutaj sobie zrobić jakiś ataczek, zobaczyć jak paladyn sobie radzi na druida. Na razie paladyn na maga sobie kiepsko poradził, zobaczymy jak poradzi sobie na druida. O ty, ej no Zdzisiek, jak ty mnie tak będziesz łoił, to wiesz. No kurczę, dlaczego on ma tyle krytyków? A. Paladyn słaby, nie polecam, ciągle z się, potrzebujemy jeszcze do kociołka jednej rzeczy. To ciekawe, dobra, tu wrzuciliśmy, z gościem żeśmy pogroli, tak, pogroliśmy z gościem. Czymy do kociołka jeszcze jedne buty, których nie możemy trafić, w porządku. Tu już nic nie kupujemy, więc jakby się nam trafiły jakieś buty w misji, to chętnie bym je przygarnął. Zanim ja to pozakładam, bo ja celowo też misji nie robię, bo chcę pozakładać te runy, zanim je pozakładamy, to po prostu skoczymy sobie. Może z tornada dostanę buty, co? Może dostanę buty z tornada? Dowiedźmy akurat, ostatnio 4 razy buty pod rząd dostałem. Aha, to teraz dostanę pieniądze. No dobra. Dostanę pieniądze, nie narzekam. Zawsze mogło być gorzej, mogła być czapka, nie? A mogła być czapka. Dobra, oddamy tutaj te wojska, bo tutaj nie ma z tym paniki żadnej. Nic się tu nie dzieje. Możemy zobaczyć podziemie, w którym sobie odbieramy to. No i zrobimy jakieś ataki, znajdujemy bohatera 32+, czyli to będzie nasz rytmaus cały czas. Dobra, jazda. 1500, 1554, 1586, 1617 i 1635. Ok. Co my sobie tutaj podniesiemy? Dużo do serca nam brakuje, 84 000, trochę brakuje. Coś byśmy sobie tu podnieśli. Rytmausa jeszcze będziemy spokojnie ze 2 dni lać, więc możemy sobie spokojnie jeszcze odkładać pieniążki. Może trenera na 5? A niech idzie. Zaszalejemy, będzie nam łatwiej w walkach pupili. Z naszym trenerem 5 i łatwiej będzie nam się zamykało lochy i w ogóle wszystko będzie łatwe. Natomiast zastanawiam się nad tym, czy nie wprowadzimy tutaj niedługo akcji potek, bo no mamy tu ładnie wszystko na 6 dni przygotowane i to na 7. Idealnie taki secik mógłbym wsadzić i idealnie sobie poklikać troszkę lochów i mieć troszkę plecaka. Jest to jakiś wariant, przemyślimy to, czy to zrobimy. Kiedy to zrobimy, wolałbym najpierw jednak troszeczkę tych tornad kliknąć, chociaż można by to było pójść też i w lochy. Pytanie jak z tą strefą mroku, ja muszę sobie przypomnieć, w którym ja momencie zaczynam ją robić solo, bo generalnie tak najlepiej się robi tą strefę mroku. Solo się zaczyna i zaczyna się ubierać pachołki i wtedy jest najlepiej. Dobra, walniemy sobie portal gildii, może spróbujemy go dobić, to jest tylko 40 milionów hapsa. Więc co to dla nas? 40 milionów hapsa to jest nic. 40 milionów hapsa dla nas, moi kochani. 170 level, ja zacząłem solo, wiesz, około 190, ok. To jest nic, te 40 milionów hapsa dla nas, ale jako, że my się nie męczymy, to przecież go nie zabijemy, bo ktoś inny też mógłby coś zrobić w gildii, a nie tylko my, nie? Więc ktoś inny też może go dobić, my nie musimy. Zbiłem mu cały procent, niech się gildia cieszy, bo mogłem mu nie zbić, tak? Idźmy na portal solo, bo tutaj czuję, że mamy szansę nawet zrobić progres. Tutaj czuję, że szansę mamy zrobić progres. No pięknie, jeszcze takich 30 i go zabijemy. O, jeszcze 20 takich. No. Druidek. Gdzie twoje uniki? No co za druid? No on nie ma uników, ten druid. To jest jakiś popsuty druid. To jest popsuty druid, jak popsuty był zwiadowca Wobo. Popsuty druid. Dobra, tu zakręciliśmy, czy dostaliśmy 10 klepsydr. Jeśli chodzi o podziemie, to już zrobiliśmy ataki, nam się robią tutaj te rzeczy fajne. Jeśli chodzi tutaj o to, to też już jest fajnie. Locha strzeliliśmy, pocztę wam całą pokazałem? Nie, no jeszcze nie pokazałem. Ponikonik 4, moi drodzy, na dynkę się rzucił, potem żeluza 4, potem dynka 56, niestety. No niestety dynka 56 to too strong, ale gościa tam porozdzielał te karmienia i tak, jak zawodowiec. Zabiliśmy dziunię i tą dziunię wczoraj złapałem, byłem z tego bardzo, bardzo dumny. Po prostu byłem dumny strasznie tej mojej dziuńki, że udało mi się to dynką zrobić i jeszcze, zobaczcie, wygrałem, jeszcze zdobyłem tego peta, znalazłem, no po prostu szok. Zabiliśmy klauna z młocikiem. Nie powiem, że uniki nie były tutaj głównym elementem naszej taktyki. Nie powiem, bo zobaczycie, że skubiąc go po 500 000, to musieliśmy trochę unikać, nie? Musieliśmy troszkę unikać, no to jest prawda. Czy o 200 000, co za skubnięcie za 200 000, co? Musieliśmy troszkę unikać, no musieliśmy. Dostaliśmy jakąś tam czapkę, którą chcę sprzedać teraz do wiedźmy. Poszła wyprawa gildii, zobaczymy, gdzie tutaj Zakolak walczył, nietoperz pylisty i prawie go nawet zabiłem. Skończyło się na Wobo, więc chyba jeszcze jest, tak, jeszcze jest zapas taperka. No i jeszcze ociemniały nożownik nam tutaj padł, nie wiem jak, ale musiało być też sporo uników, bo miałem takie walki, że ja mu zbijałem tylko z 10% i ginąłem. Mniej więcej to tak wyglądało jak teraz, że on robił uniki i mnie bił. No to nieźle musiał teraz Zakolak włączyć skilla. To nieźle musiał skilla teraz Zakolak do uników włączyć. Uczciwa. Krytyk za 2 miliony. Ja cię, panie, jakbym magiem grał. Ja cię, panie. Ja cię, panie, sunę, jakbym grał magiem. Dobra, musimy to wygrać. 5,59. Nie wiem jak, ale musimy to wygrać, więc wchodzimy ziemią. 5,59. No trochę szkoda, może wejść tym 57, pokusić los. Pokusić los. Nie, nie kusimy losu, bo my chcemy dostać gorylopi. Wjeżdżam moim dzielnym ponikonikiem na jakiegoś gorylołapa. Klucha. Klucha. A nie Starz? A nie stary Zyzy? Może stary Zyzy? On lubił gorylołapa karmić. Drugi taki też był. Z najlepszymi gameplayami na YouTubie, który lubił gorylołapa karmić. Polecam gracza. Najlepszy gameplay na YouTubie, wjeżdżamy w gorylołapa. Dobra. Teraz chcielibyśmy... Oj, 7,87 to będzie do poddania. Teraz chcielibyśmy tego kamolaka zabić, nie? Spróbujmy. To jest marna szansa, że my tego kamolaka zabijemy. Ale gdyby się udało kamolaka zabić i kamolaka dzisiaj zdobyć, to w ogóle szacunek ludziom ulicy, o Boże, co to było. Nie, no ale... Dobra, okej. Okay. Kamolak dał mi wyraźnie do zrozumienia, że to nie jest dzisiaj ten dzień. Kamolak mi wyraźnie dał do zrozumienia, chłopie, to nie dzisiaj. To nie dzisiaj, gdzie ty szarżujesz? Gdzie ty szarżujesz, chłopie? No i faktycznie tak jest. Bo tego kamolaka bym dzisiaj sobie znalazł w Ugorze Ogórków, nie? I byłoby fajnie. Generalnie teraz robimy tak, bo nie mamy wieszaka, więc musimy sobie sami wieszak zorganizować. Zakładamy czapkę na premię 2% do złota i ozdobę na 1% na zadanie. I co? I szukamy butów. 14 za 160, 3 za 60, 10 za 475. Niech sobie idzie to zadanko. Oszczędzamy klepsydry, jesteśmy w trybie oszczędności na tygodniu, bo mamy i grać, i wygrywać, i przegrywać, więc tak to jest. Zastanowię się, co z tym zrobimy. Może trochę pniemy sobie lożków, żeby ten 200 level zraszować. Zobaczymy. Czy mamy coś jeszcze do zrobienia? Dzisiaj jest też taki dość szybki, widzę, odcinek po tych eventowych, długich odcinkach. W końcu takie trochę spokojniejsze. Czy my o czymś zapomnieliśmy, żebyśmy zrobili, czy wszystko zrobiliśmy? Wydaje mi się, że zrobiliśmy wszystko. Zawsze można tutaj kliknąć. Awkę to robimy, plakata nie zrobimy, arena, pupile. No, wygląda na to, że dużo rzeczy zrobiliśmy, więc to wygląda na to, że to jest tyle. Także moi kochani, bardzo, ale to bardzo wam dziękuję. Pamiętajcie o łapkach, pamiętajcie o komentarzach. No i załatwcie mi 2,596 biliona, żebym mógł kliknąć 500 popcornu i pójść spać. Ale to raczej z tego, co widzę, jak mam 1000, a tu mam 938, jak rano wstanę, to będzie z 1300 może. Więc nawet po kliknięciu tego popcorna zrobię od razu reset i będę od nowa paru. I jutro przed snem, żeby mieć taki setup już z popcornem, nie? I to wtedy będzie już dużo bardziej realne. Moi kochani, to tyle. Poczekamy sobie jeszcze 15 sekund, żeby pacnąć jakiegoś gościa. Więc z siebie robimy wieszak. Dokładnie, Wojtku, tak. Nie trafił nam się wieszak tutaj. No grzybów nie będę tu wydawał. Nie, nie, nie. Mógłbym sobie raz kliknąć, ale nie. Zrobimy sobie jakiś ataczek, a żeby zrobić sobie ataczek, to musimy się szybko zrobić pyku, pyku. Robimy ataczek. Może sprawdzimy się z magiem. Paladyn był nubem. Zobaczymy, czy mag jest dobry, czy mag jest nubem. Boże, jakie skubania. No w końcu coś przyłożyłeś, Macieju. W końcu coś przyłożyłeś. Oddajemy itemy na bonus. To jest potężny bonus. 2% do złota, 1% do expa, no ale zawsze jest. No. Moi drodzy, ja wiem, że to jest nic, ale no mam, to używam. Nie? Mam, to używam. Ja prawdopodobnie spalę te potki. Ale tak jak mówię, wolałbym je spalić w momencie, kiedy wskoczę w strefę mroku, żeby ona mi ten początek ze strefy mroku i zwierzy przybustowało, więc pewnie gdzieś koło 170, może 180 levela byśmy to dopiero zrobili, a teraz byśmy po prostu sobie okiełznali troszeczkę zrzut tych itemów, czy do kowala, czy do kibla. Też chciałbym się trochę pospieszyć z tym wszystkim, bo chciałbym w końcu też buty pluszowe dostać i zrobić tutaj tego trendsetera, którego mi brakuje, więc no, też bym chciał trochę tych lochów jeszcze poklikać. Moi kochani, to tyle. Dzięki wam serdecznie, trzymajcie się, siemano i pa pa!